bo crossem sobie pojedziemy. Biorę ogólnie, powiem wam, że zadbanego i to mega Ursusa 1934. Konfiguracja oczywiście szerokie ogumienie, jak mogło być inaczej. Heros, przecież ty nigdy nie bierzesz ciągników na takim chudym ogumieniu, tak to nazwijmy, bo może jak chcą wyjechać. No tak, tutaj mordeczko, masz rację, nigdy nie biorę takich właśnie ciągników. A to jest taka roz, ale dlaczego takich ciągników nie bierzesz? No bo mi się nie podobają, wolę te takie byki, no nie? Była propozycja John Deere'a, były tam propozycje ciągników 170 koni, 200 nawet koni, ale wybrałem tego, bo kurczę, 190 koni piechotą nie chodzi, prawda? No i teraz tak, dlaczego nie sprzedajemy Maseja, tylko sprzedajemy Ursusa? No dlatego, że Masej ma tura i to jest jego główna zaleta, bo można było, nie wiem, jakbym tego Ursusa założył tura, to też by było git, ale z tego co wiem, to coś tam nie działało troszeczkę i były problemy. W ogóle jeżdżenie crossem na kierownicy, polecam. Dobra, jedziemy prosto, tutaj widzicie, to kierownica, troszeczkę, Boże drogi, jak nas wywaliło. Dobra, trzeba wyjść i po prostu go ustawić na ulicy. Tragedia o to, co to się dzieje. I w ogóle wbijajcie do mnie na Instagrama, bo na Instagramie brakuje tak dokładnie, no jak to nagrywam, to brakuje 300 osób do wydania takiego wozu konnego, świetnego. I on chyba będzie miał autoload nawet jeszcze dodany, także czekajcie i niedługo ten modzik zostanie wydany. Gdzieś tam jak oglądacie live'y, to widzieliście go już na live'ach, naprawdę fajna sprawa. Powoli te mody niewydane będą wychodziły, bo autorzy do mnie piszą, żeby wiecie, ich kanał podpromować, czyli na przykład ustalają sobie, żeby u nich na kanale było 100 subskrypcji, a u mnie na przykład mówią, żeby u ciebie było tyle i tyle i po prostu, no i wydamy to wtedy. No to ja mówię, no spoko, czego nie, no mi to nie szkodzi, a tym bardziej nawet, no spoko, więcej subskrypcji, więcej tam obserwujących na Instagramie, tam subskrypcje to mało ważne, ale bardziej chcę was, wiecie, jednak te osoby, żeby każdy z was po prostu, kto nie ma konta na Instagramie, sobie założył, bo jest to dla mnie mega ważne, bo chciałbym mieć na Instagramie też tam, no fajne zasięgi po prostu. Tak w skrócie mówiąc, no bo to jednak o zasięgi tutaj chodzi, im większe grono osób cię ogląda, tym jest przyjemniej nagrywać po prostu, bo wiesz, że nagrywasz do dosyć dużej publiki. Tak, on już tutaj stoi ogólnie przygotowany dla mnie, bo jeszcze przyczepę kupiłem. Aha, zaraz zobaczysz jako przyczepę, pa.